Dzień dobry chłopcy i dziewczęta, warsztaty niezapowiedziane, łowców mamutów, ekipa polsko-meksykańska, warsztaty zrobienia łyżek. Hello! Directamente z Karibu Mexicano. Oskurowanie elementu drewnianego ze skórki. Tu już kolega robi... Kuczara. Właśnie. Narysowany jest mniej więcej zarys łyżeczki i kolega oskrobuje o rzeczy niepotrzebne, żeby wykonać trzonek łyżeczki. Tutaj kolega już posunął się bardzo do przodu. Kulawa trochę. Na pierwszy raz całkiem. Dostajesz dyplom, ale... Jest precyzja, narysowane. Jest efekt. Świetną fizis ma ten koleżka. Mówi, że robi herbacianą łyżeczkę. Jaką? Herbacianą. Malutę. Aha, do herbatki. No. No i... Super. W jesienny wieczorek, tak. Ziółka zaparzone i może taką łyżeczkę. To jest łyżeczką. Metoda, pokaż metodę słynnego uczonego Kciukowa. Pana Kciukowa. Ciach, ciarach, ciach. Bez machania nożem w niebezpieczne strony. Tak. Wokół towarzysza. Precyzyjniejsze cięcia są w ten sposób, kochani moi. Spółdzielnia inwalidów Precyzja. Tak. To spółdzielnia inwalidów Precyzja. Kciukiem, tak jest. Kciukow dobry jest. Już widać zarys trzonka łyżeczki. Zaraz dojdziemy do wykonywania czary zupnej. Trwa rysowanie konturów łyżeczki. Jak widać są różne rozmiary. Mniejsze, większe. Można sobie później ozdobić zestaw dłutek, zestaw nożyków firmy Frostsa, że musi się cholernik słynna firma Mora Frost zrobiła noże, specjalne noże do właśnie robienia łyżek, misek. Mora Frost, nie wiem czy kamera to łapie, to jest trochę kiepskie światło. Jeszcze raz. Nie, niestety nie łapie. No, bardzo ładnie to wygląda. Wspaniały poncho meksykańskie, oryginalne. Poncho. Sancho poncho. Kalendarz Majów. Aztek. Wziąłeś noża? Aztek kalendar. Aztek kalendar. Yeah, the song. It's a... Tonatiuh, the name for this song. The God of Sun. Czy to jest real wool? Or... Real. Material. Wool? Yes. Wool. Super. Zrobimy delikatną przerwę. I teraz, skoro pan Eryk Frost zrobił nam takie świetne nożyki, pokażę jak się robi czarę zupną. A jak pan to robi, że pan sobie kciuka nie obcina? Nie mam panie kciuka. Siłą i godnością osobistą, proszę pana. Ale można też poza kciukiem. O, teraz robię poza kciukiem. Taka skrobanka.
Tak, trochę wygląda to jak narzędzie chirurgiczne, żeby nie rzec... Sadystyczne. To jest mały ten, zagwozdeczka, bo jest malutki sęczeczek, sęczunio. No i w drugą stronę. W drugą stronę się... Trzeba zrobić sobie ten ruch taki. Szkoda, że nie narysowałeś sobie... Zaznacznej? Tak. A, no tak. Marginesu. Jadę na żywca. No to już. Bo się z byle nic nie nauczy od samego patrzenia. Ale tu zoom jest błyskawiczny. To ponoć gorzej z jakością.